Tak, jesteśmy z Lizą na spacerze w Dzierżoniowie, w centrum, przy murach obronnych. To był gród kiedyś, tutaj były jako mury obronne, więc przelecimy Wam tak wzdłuż. Wzdłuż troszeczkę pokażemy, a potem pokażemy Wam jeszcze trochę dalszą część. Bardzo ciekawe miejsce. Za tym murem jest normalnie miasto, kiedyś tutaj... A koło tego jest w sumie park, tak, którym idziemy w tym momencie i jest oczywiście drzew do wyboru dla mnie. O, tutaj pewnie na tych podwyższeniach, jak w razie obrony, były obserwatoria. I ciągnie się ten mur, ciągnie bardzo długo. Nawet są dwie części, z jednej strony Dzierżoniowa i z drugiej. No dzisiaj jesteśmy z jednej, jak będziemy po drugiej, to Wam pokażemy drugą stronę. Bo zaspałyśmy dzisiaj, przyznajemy się, miałyśmy być w innym miejscu. Ale jesteśmy nawet dobrze, bo pogoda nie sprzyjałaby na Góry Sowie, bo do na Góry Sowie miałyśmy się wybrać. Także my nie płaczemy z tego powodu, bo jesteśmy w innym fajnym miejscu. Także... Dzisiaj byśmy nie byli, gdybyśmy się obudzili wcześniej. Także spontany, jeszcze raz spontany, nie planujemy. Nie, plany zauważyłyśmy, tak, że to żeśmy zaplanowały, to i tak inaczej wszystko się układało, więc... Idziemy spać, kiedy nam się chce i wstajemy, kiedy nam się chce. Także nie ma, że musimy o tej czy o tej. Tak, to jest miejsce. Bo to są urlopy w czasy i wtedy się nie wstaje. A na urlopie człowiek odpoczywa. Tak. Chyba nie wiem, co to było, czy wierzyć. Aha, nie chcę aparatu przekręcać, będzie w poprzek. Już za chwilę ujmiemy i pokażemy Wam potem od środka. Jeszcze kawałeczek z drugiej strony. Nie, tu przejdziemy już tą stronę, a tam... Wtedy pójdziemy do środka. Wyjdziemy sobie tam i będziemy w środku teraz. Ma tło. O, i widzicie, tam się ciągnie mur. My zaraz idą tam, wejdziemy do środka między jedną warstwę muru, drugą. Ale już Wam nie będziemy tu na razie pokazywać, bo tak, będziemy się zaraz w środku fotografować. Wiadomo, że... Więc nie da się robić zdjęć i filmów. O, tam jest. No więc praktycznie przejdziemy do końca. Tu myślałam, że jest dopiero. Idę, pod nogi nie patrzę. A jak wyrżnę, to już nie będzie ani aparatu, ani filmiku, ani mnie. I nic nie zobaczycie. No widzicie, tam za tymi murami jest miasto, tętni życie, a my jesteśmy po tej stronie murów odcięci od świata, zamurowani. A Iza jeszcze nie wiem, tu za wsadzę w takie kraty, to nas tam nie wyjdzie. No co ja słyszę teraz? O, zobacz, co tam stoi, jaka figurka. Jak oni nam włażą? Chcieliśmy przejść za tymi dzieciakami. Oni nam robią niespodziankę, jak my tam, to oni tu nie wiem, którędy wleźli. No. Tak, już tu dojdziemy. O, zaraz mnie ręka zabolała. To ty weź, a ja tu jeszcze dojdę i pokażę ze środka. Widzicie? Super. Tu mamy park. Po drugiej stronie jest ulica. Tam już uliczki. I ten. Mur się ciągnie. Jest pięknie. Właśnie tutaj będziemy wchodzić z Izą. Tylko musimy się tu wdrapać na ten murek. Nie wiem, jak to zrobimy, ale jakoś sobie poradzimy. I będziemy tam w głąb. I tam będziemy robić sobie zdjęcia. No, to kochani, to mniej więcej tyle z murów. A jeszcze Wam pokażę tu, z właśnie tą bramą przejście. Tak jak mówiłam, po tej stronie był park, a tutaj już jest miasto. Parkingi. Tutaj prościutko się idzie do centrum do mnie, także u mnie jest wszystko praktycznie pod ręką. Nie musimy się nabiegać, jak widzę, po półtora godziny, żeby dobiec gdzieś do centrum. No i tu te mury, jak widzicie, ciągną się tam w jedną stronę. I tutaj się ciągną w drugą stronę. Kawałeczek, tak. To kiedyś był grot.
miasto. Obronne mury, także tu jeszcze są jakieś herby. Że po niemiecku, bo to jest wytarł niemiecki. Zobaczcie jeszcze tu. Tu jest tablica, kiedy zostało państwo, włączenie Śląska do państwa polskiego. No to na tyle, bo idziemy z Izą robić zdjęcia. Bye, bye.